Zaczęło się wszystko od niewinnych postulatów, takich jak prawo do dziedziczenia, prawo do odwiedzin w szpitalu, prawo do wspólnego konta w banku. 20 lat później we Francji mamy prawdziwy, tęczowy terror i totalny upadek normalności. O tym w dzisiejszym programie to jest rozmowa PCH24. Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan redaktor Bogdan Dobosz, magazyn Polonia Christiana, portal PCH24, autor najnowszej książki Tęczowy Terror. Upadek normalności we Francji pozwolę sobie ją zaprezentować. Kłaniam się panie Bogdanie. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Panie Bogdanie, tęczowy terror, bardzo mocny tytuł, czy we Francji na pewno mamy do czynienia z terrorem, a jeżeli tak, jak Pan definiuje ten terror? Więc początkowo ta książka miała nosić tytuł tęczowa zaraza, odnoszący się do słów księdza arcybiskupa Jędraszewskiego. Ja może przypomnę jego słowa, jeżeli można, że czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa, mówił, mówił metropolita. I z pewnością ta ideologia jeszcze nie zawojowała świata, ale ta książka, którą napisałem, myślę, że pokazuje pewne takie, takie aspekty. Kwas totalitaryzmu, pewne ekscesy, których się ta ideologia dopuszcza i które usiłuje narzucić społeczeństwom. Francja jest Boganie. chyba bardzo dobrym no właśnie, takim laboratorium. Powiedział prawda? pan, że nie zawojowała świata, ale czy zawojowała Francję? W pewien sposób tak, w pewien sposób rzeczy są, te rzeczy są narzucane. Tu ja wiem, czy Francję, proszę spojrzeć na Unię Europejską, gdzie kiedy odbywała się na przykład debata o sytuacji w Polsce, dotyczyła niby systemu sprawiedliwości, a prawie co drugi europoseł, zwłaszcza z lewicy, nawiązywał też do tematów LGBT. Pan profesor Legutko, eurodeputowany z Polski, yy, mówił nawet, że yy, kiedy ogłaszano ogłaszano jakąś uchwałę na temat azbestu w krajach europejskich, również dołączono tam, włączono agendę LGBT, więc właściwie bez tego ma... tematu się nie można, nie można się obyć. Jaki związek ma azbest z LGBT? Tego nie wiem, trzeba by hmm. zajrzeć, zajrzeć do tej ustawy, ale pokazuje to po prostu odjazd tych środowisk. One są jak gdyby wszędzie i ta tematyka, optyka patrzenia przez pryzmat LGBT obowiązuje, nie ma we wszystkich uchwałach stąd może nie zbyt mocnym słowem byłoby mówienie o takim totalitaryzmie ale takie zapędy quasi totalitarne już te ideologii są i ta książka ma uczulić zwłaszcza właśnie polskiego czytelnika bo my powoli wkraczamy na tą samą drogę ma uczulić na takie zachowania na na yy, yy. Pewną tematykę, w obrębie której to LGBT doskonale się czuje i zaczyna się po prostu rozpychać. Tam można znaleźć bardzo różne tematy, od polityki po, po sport. Podeł. Po kulturę. Oczywiście tam wszędzie możemy znaleźć, znaleźć przykłady właśnie takich ekscesów. Ja chciałbym dodać, że ta książka jest już napisana, ale ten proces ciągle trwa. Chyba wczoraj trafiłem na informację o nowych przepisach, które wprowadza po olimpiadzie zimowej w Pekinie MKOl, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który chce dokonywać takiej inkluzywnej, jeszcze bardziej inkluzywnej inkluzywnego, czyli włączenia, włączenia sportowców trans w różne dyscypliny sportu. To już jest możliwe na bazie tych przepisów, które istniały w MKOL-u. Przypomnijmy, że w tym roku wystartował sztangista czy sztangistka australijska, czy australijski w podnoszeniu ciężarów, zresztą skompromitował się akurat tam na tym w czasie zawodów nie zdobył żadnego medalu, no ale konkurował człowiek, który był mężczyzną, konkurował po prostu z kobietami. To budzi bardzo wiele, wiele oporów, ale MKOL brnie w to. Mało tego, o ile wcześniej były takie badania dotyczące testosteronu, na przykład u zawodników, poziomu testosteronu, zdecydowano się wycofać tego typu badania jako uwłaczające rzekomo godności, godności sportowców. No więc chyba będziemy świadkami właśnie coraz. Szerszego dostępu tych sportowców trans do sportu. To tylko jeden z takich wielu wielu przykładów może marginesowy, no ale pokazujący, do czego, do czego ta ideologia prowadzi. Moim zdaniem jest to też to wsparcie, które się bierze dla ideologii LGBT i. Dotyczy bardzo mocno lewicy i, i pewnych takich pomysłów ideologicznych. Chodzi po prostu o szukanie proletariatu zastępczego. To samo dotyczy na przykład zjawiska migracji nie ma już normalnego proletariatu, więc szuka się innych uciśnionych i to są bardzo różne rzeczy. To mogą być migranci, to mogą być rzekomo uciśnione środowiska LGBT, to mogą być na przykład kobiety dla ruchu feministycznego. No to jest taki bardzo mocny proletariat zastępczy, bo w końcu chodzi o połowę ludzkości, prawda? Jedna z takich feministek, o której pisze w tej książce Alix Coffin, radna, radna Paryża napisała taką książkę, w której w ogóle postuluje wykluczenie mężczyzn z pewnych stanowisk, z polityki, dziennikarstwa i innych stanowisk, które są takimi elitarnymi na świecie, po to, żeby dać zadośćuczynienie za lata, za lata ucisku kobiet i, i powinno się jej zdaniem zakończyć patriarchalny system społeczny. Co w związku z tym z wolnością, równością i. Siostr, nawet jest nowy termin Adelfia się nazywa. Adelfia, tak. Ja jest wy, o tym wymyśli, nawet, tak wymyśli nawet nowy termin, który ma, ma zastąpić braterstwo. No bo samo w sobie termin braterstwo też już nie jest, nie przystaje do tej nowej, nowej rzeczywistości. To jest bardzo silnie wspierane przez różnego typu myślicieli, przez francuskie elity. Ja bym znowu może posłużył się cytatem bardzo takiego znanego. Historyka Żana Sewilli francuskiego, który mówił o tym, że tak zwani kawiarniani politycy, którzy jednak mieli bardzo duży wpływ na, na, na kierunki rozwoju, rozwoju kultury, kierunki rozwoju świata, cały czas sprzyjają tym nowym, nowym modom. Ja może zacytuję. To chodzi o takich ludzi jak Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir i wielu, wielu, wielu innych. W 1945 roku nauczali, że Związek Sowiecki jest krajem, rajem i redagowali poematy na cześć Stalina. W 1960 roku utrzymywali, że dekolonizacja cudownie rozwiąże wszystkie problemy krajów zamorskich. W 1965 kłaniali się przed sprawiedliwą walką Fidela Castro, Ho i Mao. W 1968 proklamowali narodziny zniesienia wszystkich sprzeczności. W 75. radowali się z dojścia do władzy w Kambodży Polpota. Po 81. wierzyli, że nastąpi przejście z epoki nocy w epokę światła. Od 85. byli za granic i przyjmowaniem nieszczęśników ze świata. Zewnętrznego. To się właściwie odnosi do tej sytuacji, z którą mamy teraz do czynienia. Wreszcie w 1992 roku ogłosili śmierć państw narodowych i dostrzegli w Unii Europejskiej nową erę historii ludzkości. A w 1999 twierdzili, że rodzina i moralność. To już konstrukcje schyłkowe. I z tym ostatnim tematem wiąże się właśnie ten rozwój ideologii, wsparcie dla ideologii LGBT. Pan tu wspomniał na początku yy, o, o tym takim rozwoju takim etapowaniu właściwie społeczeństwa przez ideologię LGBT. I ja myślę, że to jest właśnie przestroga też dla Polski, bo jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w naszym kraju, to zwróćmy uwagę, że jeszcze kilka, kilkanaście lat temu żaden polityk, ważny polityk, znany polityk, nie ośmieliłby się nawet zaproponować związków partnerskich. To gdzieś tam kiełkowało, istniało w kręgach pana Biedronia i, i, i właściwie na tym się kończyło. W tej chwili poważni politycy, na przykład platformy, mówią już o związkach partnerskich to samo dzieje się na lewicy i tak samo się dokładnie zaczynało we Francji były takie postulaty w latach ba... 90 Ta, tak Pan to nazywamy to dom salami bardzo właśnie bardzo łagodne w których mówiono o tym że oni potrzebują się to samo zresztą co w Polsce że potrzebują się odwiedzić w szpitalu są pewne sprawy bankowe mieć bo chodziło o możliwość wspólnego konta bankowego pewne czynności administracyjne no i do tego że był potrzebny papierek, czyli konkubinat. I w 99 roku we Francji za, dopuszczono taką możliwość, to się nazywało Pax, cywilne związki Solidarności, które dawały właściwie takie same prawie, że takie same prawa jak małżeństwo, jeżeli chodzi o o występowanie przed administracją. Co się okazało? No, pary homoseksualne na początku się rejestrowały z wielkim takim hukiem, ale szybko im się to bardzo znudziło. Natomiast to troszeczkę rozwaliło samą instytucję małżeństwa we Francji, bowiem po prostu młodzi, młodzi ludzie, heteroseksualni też zaczęli korzystać z tych paksów. Dlaczego? No dlatego, że była to taka rejestracja małżeństw na próbę, i to się młodym spodobało. Nie trzeba było do tego specjalnie żadnych, żadnych wysiłków. Bardzo łatwo było taki związek w przypadku niepowodzenia po prostu zrezygnować. I nie trzeba było wydawać na adwokatów, jak w przypadku małżeństwa, no więc zaczęły się cieszyć wielką popularnością. I to po prostu nagle spadła ilość normalnych ślubów we Francji, a zaczęła gwałtownie rosnąć ilość tych paksów, z tym, że wcale nie dla homoseksualistów, bo ci już zaczęli żądać po prostu małżeństw. I powstała taka idea: małżeństw dla wszystkich. To się udało przeprowadzić w 2013 roku. Zresztą Holand zapłacił za to swoją prezydenturą. Jego popularność spadła blisko zerowego poziomu. Wtedy na ulice francuskich miast Paryża wychodziło nawet po kilka milionów ludzi w proteście przeciwko tej idei małżeństw dla wszystkich, ale jednak to przeforsowano, ale jednak to przeforsowano. I wtedy już mówiono, że to będzie absolutnie koniec na tym się postulaty jak gdyby ideologii LGBT środowiska kończą Otrzymali, otrzymali to, co chcieli. Przepraszam, przecież pan pisze w książce, że to samo pisali w latach 90. że dostaną tą możliwość wspólnego konta w banku, odwiedzania się w szpitalach i tak dalej. I tak tak, dalej. Ta metoda... I już zostaną udobruchami. No i robimy to, koniec, kropka, nic więcej dla was nie zrobimy. A tutaj pierwszy kawałek salami, drugi kawałek salami. No to jest i tak element dalej, tak właśnie dalej. tego etapowania. Element tego etapowania i oczywiście poszli dalej, zaczęli żądać prawa do posiadania dzieci. I w tym roku właściwie w tym roku znowu mamy taką ideę, tym razem in vitro dla wszystkich. To się ładnie nazywa, dla wszystkich, czyli tak bardzo ładnie to brzmi, prawda? A co się za tym kryje? No, kryje się za tym dopuszczenie in vitro, czyli możliwości posiadania dzieci przez kobiety samotne i pary lesbijskie przede wszystkim. To jest spełnienie kolejnego postulatu... Tego środowiska. Oczywiście mówi się, mówiło się właściwie przy uchwalaniu tej ustawy, że absolutnie nie ma natomiast mowy o dopuszczeniu do posiadania dzieci przez pary gejowskie, homoseksualne. No ale co się okazuje? No skoro mogą. Paryżeńskie, to czemu nie mogą pary męskiej? Ten postulat się już pojawił i coraz głośniej wybrzmiewa y, możliwość y, surrogacji. dla wszystkich. Surrogacji dla wszystkich, tak. Zresztą to już widać. Były te targi w Paryżu, takie skandaliczne, gdzie proponuje się surrogację z obejściem prawa, gdzie są prawnicy, którzy mówią, jak obejść przepisy prawne, jak zarejestrować dziecko w innym kraju, potem y, ten akt urodzenia, prawda, zalegalizować we Francji. No, to są przykłady tego, tego w jaki sposób się postępuje, etapuje, tak jak Pan mówi, od kraje, z plasterek salami po plasterku i, 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 i wprowadza, wprowadza tą ideologię w życie. Z tym, że może ja jeszcze dodam, że ta książka nie dotyczy tylko i wyłącznie Francji, to jest pewien przykład, prawda, tak jak mówił że, yy, Chesterton, przepraszam bardzo, jak mówił, że, że Francja jest takim poligonem doświadczalnym pewnych idei, więc w tym sensie jest to obowiązujące dla nas. No ale te idee bardzo często wylegały się też za Oceanem w Stanach Zjednoczonych. O tym też jest troszkę w tej książce. Są też osobne rozdziały poświęcone sprawie ideologii LGBT a Polsce. Tu warto może zauważyć, że my w odróżnieniu od Francuzów wcale nie jesteśmy takim mocnym moralnie społeczeństwem, które dawałoby, dawałoby odpór tej ideologii. No, we Francji byłoby na przykład nie do pomyślenia. Wybór, wybór posła, wybór deputowanego, który, który byłby Transwestytą, przynajmniej dzisiaj współcześnie, a w Polsce takiego, takiego posła. Pana czy też panią Grocką mieliśmy, prawda? I to w poprzedniej już, już kadencji. Więc w naszym społeczeństwie niektóre rzeczy przychodzą znacznie łatwiej. To wynika też oczywiście z tego bogażu komunistycznego, z krótszej takiej tradycji demokratycznej, z większego takiego przemieszania społeczeństwa. No ale nieważne, wcale nie jesteśmy zbyt dobrze przygotowani na, na tego typu ideologię. We Francji i w wielu krajach, o których pisze Pan właśnie w Tęczowym terrorze. Zaprezentuję, Szanowni Państwo, raz jeszcze. Rewolucja LGBT udała się dzięki wielkim pieniądzom. Dlaczego tak wielki kapitał inwestuje w tę ideologię, w ten terror? No więc jeden z rozdziałów tej książki też właśnie omawia. Yy, omawia I to już właśnie... w latach 90. Tak, związki, te... związki biznesu. Tu jest dwuetapowo. No Francja jest krajem mocno etatystycznym, gdzie istnieją duże firmy państwowe i te firmy rzeczywiście wspierają też bardzo mocno ideologię LGBT na przykład firma SNCF czyli koleje francuskie obchodzi jakieś tam dni gejowskiej dumy wywiesza tęczowe flagi na dworcach Działa tam bardzo, ma nawet swój taki ten samochód, który jeździ tam na tych paradach, ja nie wiem czy związki, te stowarzyszenie gejowskie przy kolejach francuskich nie są już nawet silniejsze niż związki zawodowe, prawda? Ale co pracą... Bo to brzmi po prostu paradnia. Związki gejowskie przy kolejach francuskich. No tak, tak. Istnieje stowarzyszenie. Tak jak związki zawodowe mają swoją komórkę, tak samo ale, swoją komórkę o ile, mają o ile o ile związki zawodowe są, są czymś naturalnym, zwłaszcza we Francji, no to. Ale to takie, takie, takie stowarzyszenia istnieją nawet przy wszystkich partiach politycznych. To, to nie tylko przy firmach państwowych, ale nawet przy partiach w policji istnieją też takie związki. W Paryżu był taki zjazd Stowarzyszeń Gejowskich Policji z całej. Europy Zachodniej był niedawno robiony. No właśnie, oni instytucjonalnie są już mocno, mocno, mocno zasiedziali. W pewien sposób, w tym. więc tak jak mówię, firmy państwowe, ale firmy prywatne, no to jest osobny rozdział, z którym też mamy poniekąd w Polsce do czynienia, by przypomnieć historię na przykład i prawda, i zwolnienia tego pracownika, który, który gdzieś tam zacytował, że się, pismo święte po prostu i wyleciał, wyleciał za to w pracy, bo nie podobało mu się yy, nachalne dosyć narzucanie tej ideologii LGBT. Więc są też firmy prywatne. I tu mamy ciekawą historię, bo dla mnie ta ideologia jest pewnym przedłużeniem dawnego bolszewizmu. Pewnym przedłużeniem. Oczywiście chodzi o ten marsz przez kulturę. To, co po Marksie robił Gramsci i później inni filozofowie. I stało to się bardzo modne na zachodzie, właśnie marsz przez kulturę. Ale cel, cel kierunek jest jak gdyby ten sam. i Do tego jest wykorzystywana ideologia, ideologia LGBT. I teraz, o ile te firmy, firmy prywatne, duże, miały. Oczywiście nie mogły tak wprost wspierać komunizmu, chociaż przypomnijmy, że Lenin miał powiedzieć, że kapitalista sprzeda nawet sznurek, na którym przyjdzie go powiesić. To w tym przypadku mają to z głowy, dlatego, że ta nowa ideologia nie mówi o tym, żeby odebrać własność prywatną, znacjonalizować firmy i tak dalej. Żąda, właśnie dokonuje tego marszu przez kulturę. I z czym to się wiąże? No z tym, że biznes wspiera i ma jak gdyby troszkę czyste sumienie. Zdają sobie sprawę, że są tymi złymi wyzyskiwaczami, ale przez to wsparcie tej modnej, nowoczesnej, postępowej ideologii zapewniają sobie pewne alibi. To jest jeden z elementów, dlaczego wielki biznes. Po prostu wspiera, wspiera tą ideologię. Oczywiście mamy tu przykłady po prostu. Pewnych działań celowych, by przypomnieć Sorosza, prawda, który działa na rzecz wielokulturowej, wielokulturowej, zróżnicowanej Europy, który chce zniszczyć państwa narodowe. Do tego też jest mu potrzebna ta ideologia, którą wspiera. To są wreszcie na przykład wielkie pieniądze. Mało kto pamięta o, o Yves Saint-Lorencie i jego zwłaszcza partnerze, panu Berger który umarł niedawno, on też miał taką fundację i on nie krył, nie krył jej celów po prostu. Dawał olbrzymie pieniądze po sprzedaży firmy, przeznaczył właściwie te pieniądze na walkę z patriarchalnym społeczeństwem, sponsorował pisma gejowskie, sponsorował parady, telewizję nawet, Pink telewizje we Francji i tak dalej. I tu wsparcie finansowe jest rzeczywiście bardzo duże. Pytanie teraz, jak do tego wszystkiego podchodzi Kościół katolicki we Francji? Wiemy, że o czym między innymi pisał pan dla pch24.pl, że Kościół bardzo mocno sprzeciwiał się ustawie in vitro dla wszystkich, sprzeciwia się również ustawie surrogacja dla wszystkich. Tylko co z tego sprzeciwu, skoro to i tak zostanie wprowadzone? W latach 90. też były sprzeciwy, 10 lat temu też były sprzeciwy, a walec rewolucji jedzie dalej. Stanowisko Kościoła jest bardzo ważne, natomiast ten ciężar walki, na przykład w przypadku małżeństw dla wszystkich. Brali na siebie jednak świec. Brali jednak na siebie świecy. To jest ciekawe, ale no tak się po prostu działo. Głos kościoła jest niewątpliwie osłabiony. Jest, kościół został troszeczkę zepchnięty w pewną taką już właściwie niszę, i, i próbuje się go ciągle dobijać. Tu można przypomnieć ten ostatni raport o, o pedofilii w kościele. Pomijam różne aspekty, no ale raport jest dosyć porażający. Kościół jako jedyna instytucja wziął na siebie pełną odpowiedzialność za, za czyny tych ludzi, którzy przebrali się w sutanny i habity i dokonywali tych okropnych aktów i wziął jako jedyna odpowiedzialność. Tu warto przypomnieć, że ilość tego typu aktów pedofilii nie różniła się zbytnio w Kościele i w instytucjach państwowych w klubach sportowych, w szkołach, w internatach podobny procent, podobny procent tego typu okropnych przestępstw. No a jednak Kościół się za to zabrał. No ale do czego to jest wykorzystywane? No jest to po prostu wykorzystywane znowu do osłabiania roli Kościoła. Yy, został Kościół zepchnięty do roli takiej troszkę organizacji charytatywnej, prawda, która ma się właśnie opiekować migrantami, zajmować takim pomocą ubogim, sprawami, a właściwie w sprawy społeczne, w sprawy takie światopoglądowe, tego głosu prawie, że nie słychać. Tego głosu niestety ty prawie, że nie słychać, albo jest też coraz, coraz bardziej słaby. Albo pacyfikowany. Albo też pacyfikowany, oczywiście. Tu, tu można by kilka przykładów znaleźć biskupów, którzy zabierali troszkę ostrzy głos w sprawach społecznych. Nagle wybuchała jakaś afera właśnie pedofilska w ich diecezji. Byli oskarżani o to, że Yy, tych spraw nie ujawnili, nie donieśli, no i sami zaczynali mieć, zaczynali mieć problemy po prostu. Panie, panie redaktorze, szanowni państwo, yy, chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden yy, bardzo ważny moim zdaniem wątek tęczowego terroru wpadki LGBT. Panie redaktorze. Spadek jest dużo, ale ja bym może powiedział dwa, trzy zdania dotyczące takich sprzeczności w samym, w samym LGBT, bo to zaczyna przypominać i to jest nadzieja dla nas, myślę, węża, który zjada, zjada własny, własny ogon. To, co mówiłem na początku, na przykład o tym mko u o tym dopuszczeniu do zawodów sportowych, zwłaszcza kobiet, osób niebinarnych, czy transseksualnych, czy też interseksualnych, bo to jeszcze tak się nazywa. I co się wtedy dzieje? No rzeczywiście, no, szczególnie to widać w Stanach Zjednoczonych, na tych zawodach, zawodach szkolnych, gdzie te dziewczyny ciężko pracują i, i to się łączy bardzo często ze stypendiami po prostu na uniwersytetach. Okazuje się, że przychodzi po prostu wysportowany facet, który mówi, że jest kobietą, i wygrywa takie biegi tam na, na 400 metrów, czy, czy 100, czy 200 metrów. I, i ta dziewczyna właściwie nie ma, nie ma z nim szans. I to widać na pierwszy rzut oka, prawda? No więc udział, czy, czy, czy sporty siłowe, sporty walki, no, nie, ma, nie, nie ma o czym mówić. No, każdy, każdy rozsądny człowiek, który patrzy na tego typu widowisko, yy, Czuję wręcz zażenowanie i teraz na tym, tle, na tym tle zareagowały na przykład feministki, więc równie postępowy, prawda, taki nurt, który zareagował, powiedział, że dość, że tego, tego może wystarczy, to, tych spraw jest znacznie więcej, na przykład kwestia toalet, prawda, intymności kobiet, gdzie, gdzie ci niebinarni czy, czy, czy ci trans również mogą wchodzić do toalet kobiecych. Yy, tego typu rzeczy jest sporo. No i rzeczywiście w środowisku feministycznym zrodził się taki rodzaj buntu. Niektóre feministki się zbuntowały, powiedziały, że ci trans yy, to właściwie nie są żadne kobiety. No i co się stało? One zostały wykluczone jak gdyby z tych literek LGBT. Nawet to dla nich taką specjalną nazwę TERF, yy, więc tam nieinkluzywne feministki, właśnie anty, anty... Yy, antytransowe i zostały wyrzucone jak gdyby z tego ruchu. Takich przykładów jest więcej. Ostatnio na przykład na manifestacji w Bostonie trzeba było odwołać tą manifestację, ale do podobnych rzeczy dochodziło też rok temu na paradzie LGBT w Paryżu. Była duża kłótnia, która dotyczyła stosunku do ruchu BLM, Black Lives Matter. To jest kolejny, jeszcze bardziej modny, nowy, nowy kierunek. No i niektórzy twierdzili, że yy, ruch gejowski właściwie nie powinien się tu wypowiadać, powinien ustąpić, dlatego że on niedostatecznie, niedostatecznie wspiera BLM, że to są biali ludzie z dobrych takich domów, bogaci młodziankowie którzy bawią się w postęp, a prawdziwy postęp to jest właśnie ten Black Lives Matter. I tych sprzeczności można by było znaleźć sporo I ja myślę, że to jest pewna nadzieja, że, że ten ruch zjeja gdyby troszkę sam siebie i, i, i zaczynają coraz bardziej wychodzić pewne absurdy. Dotyczy właśnie to tego modnego ruchu trans. Lekarze już w tej chwili biją na alarm. Były takie przykłady, apele ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, że to doprowadzało po prostu do nieszczeń, że, że no, rzeczywiście no, przypadki niedopasowania płci zdarzają się raz na milion albo nawet na, na, na kilka milionów. Tymczasem Zrobiła się z tego moda i młodzież bombardowana, ludzie jeszcze nie dojrzali, bombardowani, właśnie taką propagandą trans, jak to jest pięknie zmienić płeć, że sobie można wybrać. Często tej propagandzie ulegają, a, a za tym stoją po prostu zwykłe ludzkie nieszczęścia. Sugeruje Pan, że w skrócie LGBT najważniejszą literą aktualnie jest litera T? Yy, najbardziej modną, może tak, najbardziej modną, najbardziej modną, bo to, to, to widać w tej propagandzie, nawet w mediach, właśnie we Francji. Yy, no ale to spotyka się z dużym oburzeniem. Były takie programy naprawdę promujące kilkuletnie dziecko, które mówi, że jest, yy, że jest nie w swoim ciele, a, a, a mamusia tym zachwycona, prowadzi to dziecko do stacji telewizyjnych, no i trwa zabawa. Wiadomo, że w pewnym wieku trwa okres dorastania, nie ma Rzadko które dziecko ma bardzo wykształcone poczucie, prawda, na ten. Tu się wszystko robi, żeby do tego nie doszło, żeby mieć poczucie identyfikacji płciowej. W przedszkoli usuwa się na przykład zabawki, które mogą zbyt mocno określać płeć. Narzuca się nawet sklepom, które sprzedają zabawki, by nie było osobnych stoisk dla chłopców, dziewczynek. No to jest cała, cała masa różnych działań, która zakłóca tą identyfikację płciową do dzieci i dorastającej młodzieży. No i skutkiem tego są później właśnie te tragedie polegające na tym, że Komuś się wydaje, że jest niebinarny czy, czy, czy interpłciowy. Czy jeszcze, inne. czy jeszcze inaczej, tak? I, i czasami jednak bierze te, te kuracje hormonalne, wchodzi, wchodzi na taką drogę medycznej zmiany płci, a, a potem mu się to odwidzi. No, no i nieszczęście po prostu gotowe. Więc jak gdyby realizm normalne życie czasami koryguje po prostu, koryguje te ekscesy LGBT. Ale myślę, że najważniejsza jest tu ideologia i o ideologię im chodzi, i tą, tą, że tą ideologię po prostu należy zwalczać. Krótka piłka na sam koniec, panie redaktorze. W książce przedstawia pan tutaj kilka mimo wszystko pozytywnych scenariuszy, że ta ideologia nie musi tutaj ostatecznie zwyciężyć, że może zwyciężyć normalność, czy też powrót do tej normalności, klasycznej normalności. Czy mógłby pan zdradzić naszym widzom jeden z takich przykładów, jak to zrobić, żeby normalność powróciła? Jest to walka. Refta, po... Refta będzie w książce do tak, jest, czytania, której serdecznie zapraszamy. Jest to po prostu walka o, o, o normalność w społeczeństwie, też o to, żeby te społeczeństwa nasze, nasze były silne. One są podkopywane różnymi, różnymi kryzysami. Bardzo ważnym elementem jest tu na przykład chrześcijaństwo, prawda? Jest tu właśnie normalna rodzina, jest tu troska, troska o dzieci, o wychowanie. O podstawowe wartości po prostu. To jest, to jest jak gdyby recepta, to jest jak gdyby broń, którą, którą posiadamy po to, żeby nie ulegać, nie ulegać tego typu rzeczom. Do czego to prowadzi, no to widzieliśmy zresztą przecież na, na polskich ulicach też w czasie tych takich strajków, tak zwanych strajków kobiet, prawda, do, do wulgaryzmów, do, do... Do rzeczy, które jeszcze by się na przykład naszym rodzicom nawet, nawet po prostu nie śniły, prawda? I ten świat także w Polsce idzie, idzie w złym kierunku, no ale mamy, mamy pewne tarcze, mamy, mamy pewne zasady, mamy pewne wartości, które mogą nas przed tym bronić. Ale o tym więcej w książce, Szanowni Państwo, do zakupienia, do zapoznania się, z którą bardzo serdecznie zapraszam, Bogdan Dobow. Tęczowy terror, upadek normalności we Francji, panie Bogdanie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Bóg zapłać. Ja również dziękuję. Szanowni państwo, a na koniec jak zawsze zapraszam do wspierania naszej działalności. Jak to zrobić? Wystarczy tylko kliknąć w opis tego filmu. Zapraszam. Ja nazywam się Tomasz Kolanek z Panem Bogiem.